Witam, ja jestem Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Rayman 2 The Great Escape. W dzisiejszym odcinku oraz w kolejnym udamy się do jaskini złych snów, w której to ukryty jest życiodajny napój, którego potrzebujemy dla naszego przyjaciela Clarka, jednoosobowej armii człowieka kupy mięśni. I tak, jak widzicie, jesteśmy ponownie na moczarach przebudzenia, które, jak to stwierdził Clark, są bagnami przebudzenia. Nasi tłumacze znowu się popisali. Większy wywód na ten temat nie będzie. I tak, co my tu mamy? Tak, oczywiście źle poszedłem. Uwaga, teren nieznany, turystyka może być niebezpieczna. No oczywiście, że niebezpieczna, bo włazimy, idziemy do jakiegoś kolesia, który ma jedno oko, jakąś czaszkę na patyku i skaczą tutaj cztery oczy. Potrafię się w swoim umyśle, znasz nazwę tego miejsca. Jesteś już gotowy, wejść do jaskini złych snów. O, jeszcze raz tłumaczę się, nie pomylili. Nie nazwali tego pieczarą złych snów lub coś w tym stylu. Przepraszam was, że tak często wspominam o naszych tłumaczach, ale pomimo upływu lat cały czas można znaleźć takie babole w grach. I tak, jak widzicie, dostaliśmy się do jaskini złych snów. Epicka muzyka, w ogóle zaczynamy na jakimś kręgosłupie czy czymś podobnym. Pod nami wije się jakaś fioletowo-niebiesko-zielona substancja wypełniona cierniami. Jakieś duchy w ogóle unoszą się, czaszki spadają. Nie, to jest gra dla dzieci. Tak, zgadza się. To jest gra dla dzieci. I jeśli ktoś mi powie, że to nie jest gra dla dzieci i użyję jako przykładu tego poziomu, to się zgodzę, bo łażenie po kościach wystających ze ściany też należy do gier dla dzieci. I tutaj był błąd gry, albo i mój, nie wiem, nie przyjrzałem się dobrze temu. Idea jest taka, czaszki w tej mazi toną i zalecane jest spieszenie się po bieganiu po nich. W tle już zapewne zauważyliście rękę wystającą ze ściany, która jest zrobiona z kości. Nie to żeby coś, ale spoko. Ogólnie poziom jest naprawdę fajny, ponieważ jest bardzo ponury, jak na jaskinie złych snów, bardzo ponury. Mamy tutaj dużo dziwnych, poskręcanych kształtów. Muzyka, która dodaje dodatkowy nastrój. Zapadające się filary, na których teraz jesteśmy, po których musimy się wspinać, a zamiast pnączy mamy jakieś kości. I ogólnie jest upiornie. Nadal podtrzymuję, że ta gra została źle zrejtowana przez SRB oraz PEGI. W tym poziomie nie ma klatek, jak zapewne zauważyliście. Jaskinia złych snów. Możecie się zastanawiać, no przecież piraci dotarli do każdego zakamarka tego świata. Dlaczego nie dotarli do jaskini złych snów? Odpowiedź... Jakbym ją teraz zdradził, to by był zbyt duży spoiler dotyczący tego poziomu. Dlatego zachowam to na później. Tak, i jak widzicie na dole, oczywiście tutaj jest ukryte życie, bo jak żeby inaczej. Na dole... znajduje się piedestał złoty i takie małe potworki przypominające tego strażnika jaskini złych snów. On miał imię. To taka moja mała uwaga. On miał imię i jeżeli wiecie jakie, to napiszę w komentarzach. Nie chciałem tego szukać. Raz na jakiś czas coś wy możecie poszukać. I nasi tłumacze zamienili to imię na strażnika jaskini złych snów. Nie znam powodu, naprawdę nie pytajcie się mi dlaczego, ja ich przestałem rozumieć. Gdzieś tak w okolicach Warcrafta 3. Przestałem ich wtedy rozumieć. No, Simon the Sorcerer też ich przestałem wtedy rozumieć. Ogólnie
I grając w gry przyglądam się nie tylko temu, co się w grach dzieje, ale także temu, jak gra została spolonizowana, jeżeli gra jest spolonizowana. I tak, i teraz kolejny ciekawy element, winda z kości, obracające się, nie wiem, płyty kamienia, tak to nazwijmy, które obracają się na kamiennych stalaktytach albo stalagmitach, nie wiem. Miałem dwa z geografii. Nie śmiejcie się, naprawdę nie wiem, jak to się nazywa. Ale tak. Kulkę, którą musimy tam doprowadzić, utrudnienie polega na tym, że jeżeli spadnie nam, a nawet umieściliśmy ją na właśnie tym kręcącym się kamieniu, no to niestety musimy zaczynać od ostatniego momentu, gdzie ona była. O, tutaj wam chyba tutaj, to będzie tu, tak, przerzucę ją. O, i widzicie? Gdybym takie coś zrobił na tym obracającym się czymś, to ona pojawiłaby się właśnie w tym miejscu, w którym teraz byłem. Pomimo, iż dotknęła ziemi, dotknęła tego kamienia obracającego się. Twórcy w tym poziomie chcieli go chyba sztucznie utrudnić, stwierdzam, ponieważ są chyba tylko dwa super żółte lumki, a pozostałe lumki to zwykłe żółte lumki. Jest ich łącznie 50, więc wyobraźcie sobie, jak one muszą być poukrywane. W tamtych czasach poukrywane coś w grach platformowych było bardzo widoczne. Nie tak jak teraz, jak na przykład w God of War, Ghost of Sparta, gdzie jeżeli coś jest ukryte, to po prostu nasza kamera nam tego nie pokazuje i graczu, zobacz, co tam może być, o ile ci się uda wygrać walkę z kamerą. W wielu innych grach też tak teraz jest sztuczne utrudnianie. Tutaj po prostu, jeżeli coś było ukryte, to było ukryte, ale było to na tyle widoczne, że trzeba było się domyślić, że trzeba coś aktywować albo rozwalić jakieś drzwi albo coś w tym stylu, żeby po prostu dotrzeć do tego. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego nie mówię o samym poziomie, no bo co ja wam będę mówił o poziomie? Ta część tego poziomu jest tak naprawdę monotonna, bo to jest czysta platformówka z kilkoma udziwnieniami, z wyglądem z jakiegoś szalonego snu. Nie mówimy tu o Alice Madness Returns albo o American's McG Alice, bo tam ta gra jest naprawdę chora, pomimo że jest fajna. Nie, to nie było kryptoreklama ani nic z tych rzeczy. Po prostu dla mnie ten poziom jest naprawdę fajnie stworzony, ale w niektórych momentach jest zbyt straszny jak na grę dla dzieci. Tak, mamy drugą magiczną kulę, którą za chwilę aktywujemy, drugi piedestał. I będziemy mogli wejść do tej twarzy z jednym okiem. W ogóle zauważyliście pewną rzecz? Że w tym poziomie wszyscy przeciwnicy, którzy pojawiają się po raz pierwszy, mają jedno oko. No cóż, tu przerywam nagrywanie. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.